Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska. Kolejne najważniejsze informacje komentowane na bieżąco w naszym studio. I łączymy się z Maciejem Wąsikiem, koordynatorem, zastępcą, przepraszam, koordynatora do ministra do spraw służb specjalnych. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ta pomyłka jest dosyć częsta, bo to głównie pan zajmuje się teraz medialnie rozmowami na temat tej dużej specustawy, jednej w miejsce trzech, tej, która zapewni transparentność w państwie polskim, a także, co najważniejsze, w półkach Skarbu Państwa. Tutaj ta transparentność i wzmocnienie CBA oraz zwiększenie oświadczeń majątkowych do liczby 500 000 rocznie, to mają być te najważniejsze zmiany, które ta ustawa właśnie wprowadza. I najważniejsze pytanie, co to tak naprawdę zmieni w życiu spółek Skarbu Państwa? W tej chwili jest około 500 000 oświadczeń majątkowych. Szacuje się, że będzie ich około 800 000, czyli 800 tysięcy osób w państwie będzie zobowiązanych do składania oświadczeń. My traktujemy tę ustawę jako taką ustawę antykorupcyjną, to znaczy zmniejsza ona pola do ukrycia pewnych, do ukrycia korupcji tak naprawdę, do ukrycia dochodów, które będą, które jak gdyby osoby skorumpowane będą musiały po prostu ujawniać. Zwiększy kontrolę opinii publicznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne, ale właśnie jeżeli mógłbym wrócić do spółek, to przede wszystkim spółki Skarbu Państwa będą wszystkie swoje umowy, wszystkie swoje rejestry umów przesyłać do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Będą zarządy musiały mieć świadomość tego, że każdy wydatek będzie oglądany przez funkcjonariuszy CBA i będą wyciągane wnioski. Ja chciałbym także podkreślić, że pierwszy raz wprowadzamy przepis, gdzie władze spółek, zarówno samorządowych, komunalnych, jak i spółek Skarbu Państwa będą musiały pokazać swoje majątki, ale nie tylko władze tych głównych spółek, ale także ich spółek córek, często wnuczek, bo te grupy kapitałowe są często ogromne. Jestem przekonany, że jak gdyby zacieśnimy taki korytarz, w którym poruszają się osoby skorumpowane, będzie mniej miejsca w państwie dla korupcji, a najlepszym kontrolerem tych zjawisk korupcyjnych oprócz CBA będzie opinia publiczna. Panie ministrze, czy to nie jest takie tak naprawdę sprawdzanie swoich? No bo wiele mówi się o audycie, który był przeprowadzony w spółkach Skarbu Państwa i o tym, że to właśnie ten audyt miał skłonić pana, także ministra koordynatora Mariusza Kamińskiego, do tego, aby zrobić taką ustawę prześwietlającą spółki Skarbu Państwa. Czy rzeczywiście jest podejrzenie, że jest tam tak ogromna skala korupcji? Jest, ja powiem tak, po audycie skierowano ileś zawiadomień do prokuratury. Niektóre działania jeszcze niektóre trwają. I myślę, że ten audyt rzeczywiście był takim pozytywnym sygnałem spółka Skarbu Państwa, takim sygnałem, że to nie będzie tak, że swoi będą chronieni. Nie, to korupcja nie ma barw politycznych, nie ma przyzwolenia na korumpowanie w żadnym układzie politycznym. Chcemy, żeby to był taki trwały, długo funkcjonujący z powodzeniem instrument, który da i opinii publicznej, i służbom dużą wiedzę na tego, co się, na temat tego, co się dzieje w państwie, ale także będzie miało to swój efekt oczywiście prewencyjny, bo zupełnie inaczej osoby, które na przykład korzystają z kart płatniczych służbowych, będą korzystały z tych kart, kiedy będą miały świadomość, że każdy ich wydatek będzie umieszczony w internecie i że opinia publiczna będzie mogła sobie ocenić chociażby wykorzystywanie służbowych kart płatniczych. To jest taka bardzo ważna cecha tej ustawy. Ja myślę, że dysponowanie pieniędzmi publicznymi musi być zawsze na świetniku, musi być zawsze prześwietlane i to da na pewno, te pieniądze będą wydawane racjonalnie, z mniejszym rozmachem. Będzie prowadzony rejestr umów zawieranych przez instytucje i spółki publiczne. Co ważne, duże zakupy, inne zamówienia instytucji publicznych są jawne już teraz, bo podlegają prawu o zamówieniach publicznych. Natomiast jest taka sfera zakupów, która rzeczywiście była udostępniana, ale na wniosek. I tutaj była taka głośna sprawa radnego wówczas, dzisiaj posła PiS, pana Jarosława Krajewskiego, który żądał od ówczesnej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz ujawnienia pewnych informacji. Ta sprawa ciągnęła się długie lata w sądzie. Czy ta ustawa rozwiązuje tego typu problemy?
Tak, ta ustawa rozwiązuje te problemy. My korzystaliśmy z doświadczeń, które Jarosław Krajewski miał w swoim sporze z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Przypomnę, ten spór wygrał. Hanna Gronkiewicz-Waltz udostępniła informacje na temat umów, ale ja chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz, że my chcemy, żeby te informacje były publikowane w taki sposób i są takie zapisy ustawy, żeby dane z tych rejestrów były bardzo łatwo przetwarzane, bardzo łatwo filtrowalne. Na stronie Miasta Stołecznego Warszawy jest taki rejestr umów akurat, właśnie od czasu, kiedy Jarosław Krajewski wygrał sprawę w sądzie, ale korzystanie z niego jest niezwykle trudne. Tam jest wiele, wiele, wiele tysięcy umów i przeszukiwanie tego jest po prostu graniczy, no... poświęceniem ogromnej ilości na to czasu. My chcemy to zrobić dużo sprawniej, a chciałbym jeszcze podkreślić, że oprócz umów, które zawiera się w sposób jawny w myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jest także dużo umów podprogowych, które zawiera się bez wykorzystywania przepisów ustawy. One są na mniejsze kwoty, co nie znaczy, że małe. I nie ujawnia się na przykład umów zleceń, które zawierają instytucje. To też są bardzo ciekawe, bardzo ciekawa sfera życia publicznego. Kogo na zlecenie zatrudnia na przykład samorząd, czy ministerstwo, czy jakaś inna instytucja wykorzystująca grosz publiczny. Ale rodzi się tutaj pytanie, dlaczego te umowy nie mogłyby być dostępne na przykład w Biuletynie Informacji Publicznej, a będą dostępne tylko dla CBA? To chodzi tylko o umowy spółek Skarbu Państwa, bo jednak to są spółki, które prowadzą działalność konkurencyjną. One mają swoją konkurencję, często zagraniczną. I ujawnienie takiego rejestru umów może szkodzić spółkom, dlatego będzie to nadal chronione tajemnicą przedsiębiorstwa, ale już w rękach CBA. A czy z kolei takie umowy, które zawierają samorządy, które będzie można zobaczyć, jak rozumiem, w Biuletynie Informacji Publicznej, czy one nie będą łamały zasad konkurencji no, w danej branży, która zawrze tę umowę, zlecenie z samorządem? Myślę, że nie. Ja przypomnę, że samorządy nie prowadzą jako takiej działalności gospodarczej, a te spółki samorządowe, które prowadzą działalność, są z reguły monopolami. Na przykład w zakresie dostarczania ciepła, w zakresie dostarczania wody, a ich wydatki są niezwykle nietransparentne. Także uznaliśmy, że jest konieczne, żeby transparentność wydatków spółek komunalnych była duża. Kolejna zmiana to oświadczenia majątkowe. Te będą, tak jak już mówiliśmy na początku, z pół miliona, zwiększy się ich liczba do ponad 800 tysięcy tych składanych, bo obejmie znacznie większą liczbę osób. Tam między innymi pojawią się notariusze, którzy do tej pory nie musieli składać takich oświadczeń. Te oświadczenia będą jawne, tak? Tak, te oświadczenia będą jawne, oprócz funkcjonariuszy służb, ale przede wszystkim wprowadzamy nowy, ujednolicony formularz oświadczeń majątkowych i w jednym miejscu zawieramy wszystkie przepisy dotyczące terminu składania i jak gdyby trybu składania oświadczeń majątkowych. Do tej pory funkcjonowało chyba kilkanaście różnych formularzy, kilkanaście różnych grup przepisów. My te przepisy ujednolicamy, to oświadczenie będzie bardzo dokładne, ale mam nadzieję też precyzyjne. Poszerzamy o niektóre nowe wiadomości, które będzie trzeba przedstawić. Nie chcę jeszcze o tym mówić, bo już są konsultacje publiczne, wpływają różne nowe, ciekawe pomysły. My z tych pomysłów będziemy korzystać. 6 listopada przeprowadzamy spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które będą chciały wypowiedzieć się na ten temat. Poczekajmy do 6 listopada, a myślę, że będą jeszcze nowe, ciekawe pomysły, które ta ustawa, o które ten projekt ustawy będzie poszerzony. Kolejna kwestia, te wszystkie zadania przejmuje CBA, tak jak już powiedzieliśmy, CBA będzie musiało sprawdzać, weryfikować te wszystkie umowy, które trafią ze spółek skarbu właśnie do CBA. Czy są pieniądze na to, aby CBA podejmowało się tych dodatkowych zadań i czy mamy wystarczającą liczbę funkcjonariuszy? Mamy wystarczającą liczbę funkcjonariuszy, choć zwiększamy w przyszłym roku budżet CBA o kolejne 400 etatów.
One będą w dużym stopniu przeznaczone na działalność w zakresie ścigania przestępstw VAT-owskich, ale także na pewno jakieś siły CBA przeznaczy na badanie oświadczeń majątkowych. Ja chciałem podkreślić, że nie tylko CBA w polskim systemie prawnym bada oświadczenia majątkowe, także organy skarbowe mają pewne tutaj zadania i te zadania utrzymujemy. Natomiast jestem przekonany, że CBA będzie to robiło sprawnie, tak jak to robi teraz, i będzie sprawnie kontrolowało oświadczenie majątkowe, a przez to, że wszystkie w zasadzie będą jawne, na pewno CBA będzie wspomagane przez opinię publiczną. Czy mieliśmy do tej pory w Polsce korupcję na tak ogromną skalę, że konieczne było wprowadzenie tej ustawy? Co skłoniło pana, także pańskiego szefa, do tego, aby wprowadzić w życie tę ustawę? Trzeba podnosić standardy życia publicznego w Polsce i co do tego nie ma wątpliwości. Trzeba oczywiście ograniczać korupcję, bo korupcja jest szkodliwa zarówno dla państwa, jak i dla obywateli, jak i dla gospodarki, bo podmioty skorumpowane skuteczniej, podmioty gospodarcze, które korumpują, skuteczniej jak gdyby rywalizują na rynku niż te podmioty, które są uczciwe. W związku z tym, jeżeli obniżymy poziom korupcji w Polsce, to poprawimy konkurencyjność uczciwych polskich przedsiębiorstw i na to bardzo liczymy. I chciałem jeszcze podkreślić jedną rzecz, że wprowadzamy nową rzecz, która w Polsce nie była. Otóż teraz odpowiedzialność za korupcję ponosiły osoby fizyczne, na przykład pracownicy dużych koncernów. Za to, że koncern czerpał korzyści z działalności korupcyjnej swoich pracowników, nigdy sam koncern nie ponosił żadnych konsekwencji. My teraz wprowadzamy przepisy, które pozwolą na to, żeby te przedsiębiorstwa, które w niezwykły sposób korzystały na korupcji, ponosiły za to konsekwencje. CBA będzie mogło kontrolować funkcjonowanie procedur antykorupcyjnych w takich przedsiębiorstwach. Jeżeli one ich nie będzie, jeżeli nie będą działały albo będą pozorne, wówczas Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji będzie mógł nakładać na wniosek szefa CBA no niebotyczne kary od 10 tysięcy do 10 milionów złotych. To jest niezwykle ważny element tej ustawy. Ja przypomnę, że wiele przedsiębiorstw, które działają na rynku polskim, płaciły kary za korupcję, która miała miejsce w Polsce, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Mamy kilka takich przypadków, że wiele milionów dolarów płaciły za praktyki korupcyjne, które miały miejsce w Polsce. Czy to nie jest z kolei nadużycie, czy zaraz nie podniesie się larum przez jakieś związki pracodawców czy przedsiębiorców mówiące o tym właśnie, że dlaczego to szef ma ponosić karę za pracownika? Nie szef, ale przedsiębiorstwo. Nie szef, ale przedsiębiorstwo. No, czyli de facto szef. Jeżeli wręcza łapówkę przedsiębiorca swoim pracownikiem, to przecież pracownik nie finansuje tej łapówki z własnej kieszeni, prawda? On musi pochodzić z jakiegoś niejawnego funduszu korupcyjnego, który jest stworzony w takich przedsiębiorstwach. Przecież te pieniądze on nie wykłada z własnej kieszeni. On oczywiście, jak wręcza łapówkę, ponosi odpowiedzialność karną, ale tak naprawdę jest kozłem ofiarnym swojego koncernu, który odnosi korzyści, tak? Mhm. A nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Co się w Polsce zmieni? Kolejna kwestia, już tak kończąc naszą rozmowę, to jest kwestia sygnalistów, tak? Czyli tych osób, które wiedzą, że coś się źle dzieje w danej firmie, czy podejrzewają kogoś o, powiedzmy, przyjęcie korzyści materialnej niedozwolonej, natomiast mogą często, do tej pory tak było, spodziewać się odwetu ze strony swojego pracodawcy, mogą spodziewać się kary, czy też po prostu wyrzucenia z pracy. Teraz to będzie zabronione. Tak, teraz to będzie zabronione, o ile osoba, która złoży wiarygodne zeznanie, uzyska status, wystąpi o status sygnalisty. Ja przyznam się, że uważam, że te przepisy w Polsce są niezwykle potrzebne. Są podobne przepisy już za granicą, z powodzeniem funkcjonujące, które sprawiają, że jest ochrona po prostu ludzi uczciwych, którzy zdą się na to, żeby tolerować korupcję. I jestem przekonany, że ta instytucja w Polsce się przyjmie i będzie ważnym elementem obniżającym poziom korupcji w państwie polskim. Panie ministrze, sam pan był kiedyś sygnalistą. To już zdradził pan na antenie naszej telewizji. Tak, byłem kiedyś sygnalistą. Jeden radny przyszedł do mnie z propozycją korupcyjną, kiedy byłem ministrem Wawra, ale wówczas nie było tej instytucji i przez to nie zgodziłem się na tą sytuację. Zostałem odwołany z funkcji burmistrza. No, tak się życie potoczyło. Ten radny został przez sąd ukarany.
Troszeczkę inna sytuacja niż taka klasyczna sytuacja sygnalisty, ale ja powtarzam jeszcze jedną rzecz. My musimy chronić osoby uczciwe, ścigać przestępców. Temu służy ta instytucja. Maciej Wąsik, zastępca ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. A szczegóły, a także więcej informacji o polskim państwie transparentnym, czyli właśnie o tym, jak nowa ustawa w miejsce trzech innych zmieni jawność instytucji, spółek Skarbu Państwa, ale także samorządów, także różnych innych zawodów nowych, które będą musiały ujawniać między innymi swój majątek, także umowy zawierane, to dotyczy spółek Skarbu Państwa i samorządów. Możecie Państwo o tym wszystkim przeczytać jeszcze w tygodniku sieci Dzisiejsze Nowe Światy. Świeże wydanie, także dużo więcej innych ciekawych tekstów. Tutaj mamy ten tekst, o którym ja mówię, Państwo Polskie Transparentne, ale mamy tam oczywiście też wiele innych ciekawych tekstów, między innymi Małgorzata Wasserman w szczerej rozmowie z Marcinem Wikło i Markiem Pyza, rządziła nami mafia, to Amber Gold, i właśnie tego typu afer nie powinno być już w Polsce, zdaniem ministra koordynatora, a także jego zastępcy Macieja Wąsika. I o tym także w tygodniku sieci. Bardzo dziękuję za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę, jeszcze po krótkiej przerwie, magazyn Barykada Aleksandra Majewskiego. Zapraszamy serdecznie.